1 i 2 marca gościliśmy grupę wymiany doświadczeń, której organizatorem jest Związek Miast Polskich. Tematem spotkania była gospodarka wodna i ściekowa. Jakie są pańskie wrażenia po obejrzeniu leśnicy? No na pewno kilka tematów będziemy chcieli przenieść do nas w perspektywie szczególnie ten biogaz na oczyszczalni, który widzieliśmy. Pozostałe miasta w przyszłości na pewno to też zastosują. Mnie interesowało najbardziej, bo ja reprezentuję Urząd Miasta, sama struktura działalności, że jest jedna duża spółka, która obejmuje całą gospodarkę komunalną. I tak jak nawet wymienialiśmy się teraz doświadczeniami, no okazuje się, że w różnych miastach jest to różnie podzielone. Goście zwiedzili zakład uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków. Grupy wymiany doświadczeń mają tę szczególną wartość, że miasta są na różnym etapie rozwoju, jeśli chodzi o technologie na przykład związane z oczyszczaniem wody czy uzdatnianiem wody. I każde miasto praktycznie jest w stanie wziąć jakieś elementy dla siebie. Niektórzy są lepsi w wytwarzaniu biogazu i wykorzystywaniu tego biogazu i przetwarzaniu go na prąd. Inni z kolei mają lepsze technologie dotyczące uzdatniania wody. I ta wymiana doświadczeń jest tutaj rzeczywiście nieprawdopodobnie żywa. Dopytują się Państwo o szczegóły technologiczne, o różnego rodzaju rozwiązania bardzo specyficzne dla danego elementu, które potem ewentualnie mogą fragmentami wykorzystać u siebie. I myślę sobie, że to jest po prostu coś nieocenionego. Także bardzo się cieszę, że w ogóle tego typu grupy mają miejsce, bo sądzę, że skorzystają na tym absolutnie wszyscy. I gospodarze, którzy pokazują, i goście, którzy przyjeżdżają. Jestem absolutnie olśniona tym obiektem sportowym, całym kompleksem sportowym. To dla mnie jest świadectwo ogromnej świadomości władz miasta wtedy, kiedy właściwie powstawały dopiero plany rozwoju, że potrafiono z tak dużą wizją do przodu zorganizować przestrzeń w taki sposób, że dzisiaj to działa właśnie jako duży kompleks. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem.